Witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książek. To jest kolejny film z serii inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na wstępie standardowo chciałbym cię zaprosić na stronę notowania gpw.pl. Oczywiście link do strony będzie w opisie filmu. Tam wystarczy podać swojego maila oraz imię i będziesz miał dostęp do poradnika inwestycyjnego oraz do cyklicznego podcastu. Dzisiaj też kolejny odcinek tego podcastu. Podcast o psychologii inwestowania, psychologii giełdy. Jeżeli chodzi o polską giełdę, no to ten tydzień był na plusie, ostatni dzień minus 1%, troszeczkę ponad minus 1%, ale cały tydzień jednak na plusie, zaczynaliśmy od około 49,5 tysiąca punktów, teraz jesteśmy około 1000 punktów wyżej, no oczywiście ostatni miesiąc, może nie cały miesiąc, ale pół ostatniego miesiąca to są, to są wzrosty i to bardzo, ale to bardzo silne wzrosty, no na fali tego, że jest ta informacja o potencjalnej szczepionce, aczkolwiek o tym temacie już mówiłem w ostatnich filmach. Jeżeli chodzi o poszczególne spółki, no to też kilka spółek pokazało wyniki finansowe. No Pamiętajmy, że teraz mamy taki czas, w którym te spółki będą pokazywać te wyniki finansowe za trzecie kwartały. Właśnie listopad to jest taki, można powiedzieć, sezon wynikowy, więc będziemy mieli dużo tych informacji z różnych spółek też. Będziemy wiedzieć, jak te spółki sobie radzą z tą, z tą pandemią, czy niektóre już wyszły z kryzysu, czy jakiś kryzys też u niektórych zawita, bo pamiętajmy, że te kolejne oboszczenia były wprowadzane w trakcie, w trakcie roku, no też ten czwarty kwartał będzie interesujący. No, oczywiście wyniki poznamy dopiero za parę miesięcy. Ze względu też na to, że, że w niektórych krajach wprowadzono różnego rodzaju właśnie większe oboszczenia, lockdown w niektórych krajach, a pamiętajmy o tym, że polskie spółki nie działają tylko na, na rynku polskim, ale też na rynkach zagranicznych. No ale o wynikach za czwarty kwartał pogadamy sobie pewnie o za kilka miesięcy. No teraz widzimy niektóre wyniki za trzeci kwartał i na przykład spółka IMC, Podała wyniki za, za trzeci kwartał. Ostatnio jedna osoba właśnie w komentarzu poruszyła temat tej, tej spółki. Spółka, spółka z branży rolnej, tak można o niej, o niej y, powiedzieć, jest zlokalizowana na Ukrainie i tutaj mówimy o uprawach kukurydzy, pszenicy, różnego rodzaju słonecznika, soje, ziemniaki i tak dalej. Więc spółka no, z branży rolnej i IMC z ponad 80% wzrostem w wyniku netto po trzech kwartałach 2020 roku. Spółka realizuje oprócz tego strategię zmniejszania długu, redukuje go do 41,5 miliona dolarów na koniec września 2020. Jeżeli chodzi o te same, same wyniki finansowe, no to po 9 miesiącach 2020 roku 64,7 miliona dolarów, co oznacza wzrost o 62% w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Zysk netto zwiększył się o 81%. Na poprawę wyników wpłynął m.in. istotny wzrost cen na zboża, który obserwowany jest od końca trzeciego kwartału. Jeżeli chodzi o, o te wyniki finansowe, no wszystkie tutaj raczej aspekty się poprawiły. Widzimy, że wzrost przychodów, wzrost zysków, spadek tego, tego zadłużenia, to zadłużenie jest cały czas redukowane. Oprócz tego też przepływy pieniężne tu są, są bardzo zdrowe, czyli ta działalność operacyjna na plusie i to bardzo mocno na plusie. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej. 49,2 miliona dolarów wobec 39,9 miliona dolarów po 9 miesiącach 2019 roku, czyli wszystkie praktycznie wyniki finansowe wzrosły. I jeżeli chodzi o, o tą spółkę IMC, to też pamiętajmy o tym, że spółka, no, która pokazuje fajne wyniki już od paru lat i też na fali tych dobrych wyników wypłaca, wypłaca dywidendę ze względu właśnie na to, że ten zysk się Zwiększa w tym kwartale. Możliwe jest też, że za ten rok ta dywidenda będzie, będzie wyższa. Jeżeli chodzi o ostatnie dywidendy, widzimy, że te dywidendy wahają się w okolicach od złotówki do 2 złotych. No 2017, ta pierwsza dywidenda 20, 21 groszy, aczkolwiek ostatnie 3 lata, no już trochę lepszą tą dywidendą, lepszą tą stopą dywidendy. Rzeczywiście. Może ona obecnie nie jest jakaś bardzo wysoka, no ale też trzeba patrzeć w ten sposób, że jeżeli chodzi o dywidendy na przykład sprzed trzech ostatnich lat, to popatrzmy, jaki był ten kurs akcji trzy lata temu, bo gdybyśmy kupili właśnie spółkę trzy lata temu, złapalibyśmy się na, na dywidendę około tam 4 zł, trochę powyżej 4 zł, a w 2017 roku, jeżeli chodzi o ten Kurs akcji był na poziomie około, około 8-9 zł, więc też kurs był niższy. Dlatego też dla nas ta stopa dywidendy byłaby wyższa, gdybyśmy zakupili tę spółkę. Oczywiście, oczywiście wtedy. Jeżeli chodzi o spółkę IMC, to nie jest tak, że to jest pierwszy ich kwartał z jakimiś dobrymi wynikami. Jeżeli chodzi o finanse, to widzimy, że, że tak naprawdę te. Wyniki w ostatnim kwartale się poprawiły i w przedostatnim, czyli w tym drugim kwartale 2020 roku, też te wyniki finansowe były bardzo dobre. Jeżeli chodzi o sam zysk netto, to 165 milionów złotych, około 24,5 miliona złotych w tym trzecim kwartale 2020 roku. No i widzimy, że jeżeli porównujemy go do do 2019 roku, no to w 2019, w trzecim kwartale była strata. W 2018 było bardzo podobnie, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe za trzeci kwartał, ale za drugi było gorzej, czyli można powiedzieć, że te, że te dwa kwartały dużo lepsze niż 2019. Lepsze niż 2018. Oczywiście będzie ciążył ten, ten pierwszy kwartał, który był dosyć wysoko na minusie 61 milionów złotych. W 2019 było to 34 miliony, w 2018 28 milionów, ale te dwa ostatnie kwartały dobre. Jeżeli chodzi o tą spółkę, jedna taka hmm, moja dygresja. Ja osobiście nie inwestowałem w nią nie ze względu na to, że spółka mi się nie podoba, tylko bardzo ciężko jest mi ocenić, czy w najbliższym czasie ich wyniki finansowe będą dobre. To znaczy, spółka, która zajmuje się właśnie branżą rolną, która żyje z tego, że no, uprawia różnego rodzaju słonecznik, soje, ziemniaki i tak dalej. Ja w tej branży nie siedzę, także też ciężko mi przewidzieć co będzie, tak? jedyne co, co wiem, to, to to co podają wiadomości, tak? że jest susza, że niektóre, niektóre zbiory są gorsze, w jakimś roku inne zbiory mogą być lepsze, ale tak nie potrafię sam tego ocenić, dlatego też na przykład w tą spółkę, spółkę nie inwestuję. Gdybym wiedział więcej o tej branży, możliwe, że, że ta spółka byłaby w okręgu moich zainteresowań, ale myślę, że no, wiesz, skoro trochę osób nie ogląda, może ktoś ktoś się lepiej na tym zna, więc może ktoś na przykład nie znał tej spółki, się okaże, że, że będzie chciał w nią zainwestować, więc też dlatego dlatego tutaj o niej o niej mówię. Odnośnie właśnie ich branży ciężko mi się coś odnieść dlatego, że ja w tym nie siedzę i nie do końca się znam na tym finansowo bardzo fajnie to wygląda, ale ciężko bardzo mi jest ocenić perspektywy tej tej spółki. No dlatego hmm, też pamiętajmy o tym, że jeżeli inwestujemy w jakąś spółkę, ważne, żebyśmy znali branżę, to znaczy właśnie wiedzieli, czy branża jest perspektywiczna, jakie mogą być, nie wiem, na przykład problemy branży, co może być ich przewagą i tak dalej. Chodzi o to, żeby znać się na branży, w którą, w którą inwestujemy, wiedzieć coś więcej niż tylko to, że... Hmm, że w tym roku na przykład były udane zbiory. Dlaczego były udane zbiory? Czy w przyszłym mogą też być takie, takie udane? O co tutaj właśnie, właśnie chodzi. Jeżeli chodzi o stronę samą finansową, no to w ostatnich kwartałach bardzo ładnie to wygląda. Też jak mówiłem, spółka, która wypłaca dywidendę. Inną spółką, o której chciałem powiedzieć, jest spółka, która zaskoczyła mnie pozytywnie wynikami. Mówię tutaj o spółce Ambra, czyli producent i dystrybutor WIN dynamiczne odbicie sprzedaży w zysków z raport za pierwszy kwartał roku obrotowego 2021 grupy AMBRA, pamiętajmy o tym, że no że to jest spółka, która ma przesunięty ten rok obrotowy, ona też wypłaca dywidendę, aczkolwiek no skoro jest ten przesunięty rok obrotowy, zakończył się dopiero pierwszy kwartał, no to jeszcze do, do dywidendy będzie tutaj daleko, czyli do tego żebyśmy określili, czy ta dywidenda będzie rosnąca, czy czy raczej raczej nie jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, no to wyniki finansowe są naprawdę dobre, a spodziewałem się, że ten jednak m, cały lockdown, wszystkie oboszczenia mocniej odbiją się na, na rynku Ambry. No, dlatego że m.in. sklepy typu Centrum Win, czyli sklepy, które są, m, są w portfolio grupy Ambra. Są też umieszczone w galeriach handlowych. Jak wiemy, te galerie handlowe były najpierw zamknięte, później ten ruch w galeriach handlowych był dużo mniejszy, jednak to, to jakoś nie odbiło się mocno na, na wynikach grupy Ambra. Sprzedaż grupy wzrosła o 12,4% rok do roku. Jeżeli chodzi o, o grupę. To oprócz rynku polskiego jest również na, na różnych rynkach, które są, które graniczą z Polską, na przykład w Czechach. Jeżeli chodzi o te wyniki finansowe i na rynku polskim, i na przykład na rynku czeskim, one są, są na plusie, to znaczy na rynku polskim przychody wzrosły o około 10,7%. W Czechach i na Słowacji dynamika sprzedaży wzrosła o 32,6% w walutach lokalnych. To też pokazuje, że, że cały czas ten biznes jest, jest rentowny. Jeżeli chodzi o no, całą grupę AMBRA, no to ten pierwszy kwartał wynikowo wygląda dobrze. Mówiłem tutaj, że sprzedaż rośnie, rośnie też zysk. Zysk netto wzrósł do 8,5 miliona złotych wobec 5,6 miliona rok wcześniej. Tempo wzrostu sprzedaży grupy ogółem to jest około te, około te 12%. Zysk operacyjny wzrósł z 8,4 miliona do ponad 11, EBITDA z 12,9 do 16,5 miliona, no i zysk netto 5,4 miliona wobec 3,7 miliona rok wcześniej. To znaczy, że wszystkie wyniki finansowe jeżeli chodzi o Ambre są, są na plusie. Jak mówiłem, sprzedaż rośnie i to nie tylko w Polsce, ale też właśnie na tych rynkach zagranicznych, także mimo tej dywersyfikacji widzimy, że praktycznie każdy rynek tam zarabia. No i to o czym mówiłem, czyli Ambra jest spółką, spółką dywidendową. Wypłaca tą dywidendę i to już od dawna. Jeżeli sobie prześledzimy tą, tą politykę ich dywidendową, to widzimy, że no praktycznie od 2004 roku cały czas, cały czas ta dywidenda jest wypłacana, z wyjątkiem tylko roku 2007 i zapowiada się, no jak na razie ciężko tutaj tak ostatecznie powiedzieć, ale ten pierwszy kwartał pokazuje, że no jakoś zagrożono finansowo Ambra nie jest. Jeżeli ma zyski, ma coraz większy zysk, no to jest możliwe, że ta dywidenda również będzie i możliwe, że. Że będzie coraz wyższa, jeżeli ten zysk będzie się, będzie się rozwijał, no, skoro dywidenda jest wypłacana ze zysku. I też właśnie możemy sobie zobaczyć, że Ambra jest spółką, która od lat wypłaca dywidendę, i dokładnie tak samo jak każdą inną spółkę dywidendową powinniśmy brać tutaj pod uwagę, że mm, nie powinniśmy do końca patrzeć, że teraz ta stopa dywidendy jest niska, bo jest niska. Ambra jest po ponad 18 zł, dywidenda jest za 70 groszy. No ale gdybyśmy na przykład właśnie kupili Ambrę 5 lat temu, to co by było teraz, ile byśmy mieli pieniędzy z dywidendy? No widzimy, że ta dywidenda przez ostatnie 5 lat była wypłacana cały czas. No to oznacza, że z tej Ambry byłoby około 3 zł przez ostatnie ostatnie tylko 5 lat, a 5 lat temu Ambra była po około 6-7 zł, więc widzimy, że ten Zysk z samej dywidendy już by był bardzo duży, no i jeżeli dalej będzie takie tempo wzrostu, dalej będzie też taki, takie tempo wzrostu zysków, to możliwe, że ta dywidenda będzie wyższa i jak na przykład zrobię film za 5 lat, to się okaże, że, że od teraz, gdybyśmy na przykład kupili, to możliwe, że z dywidendy mielibyśmy 30 czy 40%. Oczywiście tutaj strzelam, nie wiem czy tak będzie, ale jest taka możliwość i właśnie tak powinniśmy patrzeć na. No, na spółki dywidendowe. Już nie mówię o tym, że na przykład, gdybyśmy chcieli oszczędzać na emeryturę i mieć taką Ambrę przez bardzo długi czas, na przykład przez 10 czy 12 lat, no to zauważmy, że jeżeli kupilibyśmy Ambrę w tym 2018 roku to ta stopa dywidendy dla nas byłaby ogromna, bo od 2008 roku na przykład spółka wypłaciła już z dywidendy. Oczywiście ja tu cały czas mówię bez, bez podatku. Pamiętajmy, że dywidenda jest opodatkowana 19% podatkiem belki. No ale jeżeli na przykład mielibyśmy konto w IKE, to tego podatku byśmy nie płacili. To też taka, taka dygresja. No gdybyśmy na przykład właśnie w 2008 roku kupili tą spółkę na portfel taki, do emerytury, na przykład właśnie na portfel Ike, gdzie jeszcze nie dość, że trzymalibyśmy długo tą spółkę, to jeszcze nie zapłacilibyśmy podatku, tak działa właśnie, właśnie portfel IKE, no to te z tej dywidendy trochę by było. Około 550, mniej więcej z tej z dywidendy, a w 2000-w 2010 Roku spółka była po około 2-3 złote, zależy w jakim czasie byśmy kupili, bo była nawet po poniżej złotówki. Więc widzimy, że właśnie takie inwestowanie pod dywidendę ma sens w długim terminie, im dłuższy termin, tym to ma więcej sensu, więc warto też robić właśnie na przykład różnego rodzaju portfele inwestycyjne, też takie pod dywidendę. Właśnie, właśnie taki portfel inwestycyjny, emerytalny. No z tego co wiem, też są różne kanały na, na YouTube, które, które o tym mówią. Jest na przykład kanał moje Ike, który właśnie buduje taki portfel dywidendowy pod emeryturę. Myślę, że jest to bardzo interesująca opcja, bo właśnie inwestowanie dywidendowe jest, ma sens w przypadku długiego terminu i w przypadku bardzo długiego terminu. Mówimy tutaj o kilku, kilkunastu najlepiej latach. Wtedy. To ma naprawdę bardzo duży sens, no bo jak widać na przykładzie spółki AMBRA można naprawdę bardzo fajnie z tej dywidendy, z tej dywidendy sobie zarobić. No i jeżeli mielibyśmy taki portfel na przykład właśnie emerytalny, no to może dla niektórych z nas się wydawać abstrakcją, że skoro mam teraz nie wiem 20, 30, 40 lat to ta emerytura będzie za no za kilkadziesiąt lat, no ale warto już zacząć coś takiego sobie, sobie budować. Nie musi to być główny portfel, może być na przykład jakiś tam na uboczu, gdzie jakąś tam tylko część pieniędzy trzymamy. To nie musi być nasz główny portfel inwestycyjny. To jest taka moja dygresja odnośnie, odnośnie między innymi spółki Ambra, ale też innych spółek, spółek dywidendowych. No jak widzimy, ta polityka dywidendowa w spółce Ambra jest naprawdę od wielu lat kontynuowana i jak na razie zapowiada się, że, że dalej będzie po tym pierwszym kwartale. No jeszcze oczywiście są całe Całe trzy kwartały, jeżeli chodzi o, mm, o ten rok obrotowy, bo przypominam, tu jestem przesunięty rok obrotowy, ale wszystko jest na razie na dobrej drodze. Zresztą widzimy, że, że Ambra cały czas ten zysk pokazuje. Jeden tylko kwartał był ze stratą, a tak naprawdę cały czas mamy mamy zysk i to mamy duży zysk. Zobaczymy też, jaki to będzie ten drugi kwartał, bo od razu tutaj widać, że jeżeli chodzi o wyniki finansowe, ten drugi kwartał jest bardzo istotny. Widzimy, że drugi kwartał bardzo mocno odbiega od, od, od reszty. No i ten drugi kwartał no to jest tak naprawdę czwarty kwartał roku, czyli te wyniki finansowe do grudnia, które poznamy zapewne w lutym, w marcu, będą nam dużo mówiły o tegorocznej kondycji finansowej spółki Ambra i tego, jaka może być ta, ta dywidenda. Jeżeli chodzi o inne spółki też dosyć istotna informacja. Ostatnio mówiłem już o, o spółce Unimot. Mówiłem o tym, jakie przedstawili wyniki finansowe. Te wyniki finansowe nie są złe, ale też nie są jakieś dobre. 10,9 miliona skorygowanej EWIDY. Nie będzie już tego celu, no raczej na pewno nie będzie tego celu, o który sobie zakładali, ale i tak to będzie najlepszy rok dla Unimotu, oprócz tego też bardzo duże inwestycje, jeżeli chodzi o Unimot i a propos tych inwestycji. Informacja niedawna Unimot ustanawia program emisji obligacji do 150 milionów złotych. No, czym są obligacje? Obligacje to jest tak naprawdę no, coś ala ala kredyt, ala pożyczka. Można iść do banku po pożyczkę, ale można też wypuścić obligacje, tak? Czyli Unimot mówi, że mm, tutaj wypuszcza obligacje na 150 milionów złotych, czyli czyli pożycza 150 milionów złotych i Zobowiązuje się do oddania. No tak właśnie działają, działają obligacje. Termin ma być, termin zapadalności nie przekraczający 5 lat o jednostkowej wartości nominalnej co najmniej 1000 zł. Czy wypuszczenie obligacji to jest coś pozytywnego czy negatywnego? No, odpowiedź najprostsza, ale prawdziwa, to jest to, zależy. Zależy, czy spółka jest zagrożona upadłością, zależy, czy to wypuszczenie obligacji, czyli to pożyczenie pieniędzy jest na przetrwanie czy na rozwój, bardzo dużo zależy czynników od tego, czy można postawić taki plus przy obligacjach, czy jednak minus, no z tego co widzimy, Unimod zarabia coraz więcej, tam jest dosyć duża ilość kredytów, to jest taki minus, jeżeli chodzi o, o Unimod jeżeli zobaczymy ich sprawozdanie finansowe tam też to wszystko jest ładnie, ładnie pokazane no ale Unimod coraz więcej zarabia, oprócz tego bardzo mocno się rozwija i ten Program obligacji 150 milionów złotych jest właśnie na właśnie na rozwój grupy. Wszyscy wiemy, jakie mają teraz teraz duże wydatki, no dlatego, że wchodzą w fotowoltaikę z blachotrapezem, podpisali umowę. No oprócz tego rozwijają tak dosyć mocno markę paliw, stację paliw Avia. Także także dużo tych działalności, oczywiście główna ich działalność jest właśnie obrót paliwami. No, ale coraz to nowe rynki są w, w spółce Unimod i rzeczywiście potrzebują tych pieniędzy na rozwój, więc to ten program emisji obligacji jest ewidentnie na, na rozwój, a nie na utrzymanie płynności finansowej. Więc to jest, można powiedzieć, taki plus. No i pytanie teraz tylko, czy, czy to się uda? No, ciężko tutaj powiedzieć teraz. Pamiętajmy, że ten program to nie jest tak, że, że oni zaraz będą musieli oddawać te pieniądze. Nie wiemy jeszcze dokładnie, mm, dokładnie tych szczegółów. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o, o te emisje obligacji, no to wiemy na razie, że termin ma nie przekraczać 5 lat. Zobaczymy, jakie będą kolejne komunikaty. Myślę, że raczej tutaj możemy powiedzieć, że, że to nie jest jakaś negatywna informacja, jeżeli chodzi o Unimod. Spółka chce się rozwijać. Pokazuje ostatnio dobre wyniki finansowe. Ten rok będzie, będzie rekordowy finansowo. Pamiętajmy o tym, że już 17... Listopada będzie ten raport finansowy i dokładnie się wszystkie odowiemy. Mamy na razie te szacunkowe dane, tam mówiłem o skorygowanej ebidzie, która jest dla nich dla nich najważniejsza, przynajmniej tak oni cały czas o tym mówią, Ch chcieli na początku mieć te 80 milionów, wiemy, że już tutaj czegoś takiego nie będzie. no Jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, no to widzimy, że te przychody ostatnio rosły. Pierwszy, drugi kwartał, trochę lekki spadek w porównaniu do trzeciego, czwartego, ale jednak, jednak w porównaniu do tych samych kwartałów czyli kwartał pierwszy do pierwszego, drugi do drugiego jest cały czas na plusie cały czas rozwój, jeśli chodzi o te przychody no to skorygowana EBITDA też cały czas rośnie, więc spółka mocno się rozwija, rozwija się na różnych rynkach i też przez to przez to też potrzebuje pieniędzy na, na rozwój no i stąd to wypuszczenie tych obligacji przypominam, że tu też niedawno no były dosyć interesujące ruchy, czyli te zakupy kadry zarządzającej prezesi kupili duże pakiety akcji po około 30-40 ponad 40 zł no, najpierw ten kurs szedł do góry później jednak jednak wszedł w większą jakąś korektę i praktycznie od 50 zł cały czas jechaliśmy w dół i ostatnio dynamiczne wzrosty bardzo dynamiczne wzrosty przez te ostatnie kilka kilka sesji no bo Oczywiście mówimy o tym, że cała giełda rosła, ale giełda rosła o 2-3%. No, ta była taka jedna sesja, gdzie to było 4% do góry, a Unimot rósł dużo mocniej niż giełda i to na każdych, na praktycznie każdej sesji to było plus, plus 8, chyba plus 12 było na, na jednej sesji cały czas. Cały czas jednak te wzrosty Unimoty uprzedzały rynek. No, możliwe, że to jest początek zmiany tego trendu, no bo rzeczywiście ten trend no ewidentnie spadkowy cały czas. Trzeba tutaj, trzeba tutaj to obserwować, czy rzeczywiście kończymy tą korektę i wchodzimy w jakiś większy trend wzrostowy. Kolejna spółka, o której chciałem powiedzieć, Photon Energy, Photon Energy, no spółka z branży, z branży OZE, która handluje energią, robi te różnego rodzaju mm, farmy fotowoltaiczne, jest obecna na, na różnych rynkach, między innymi też na rynku polskim, no i też wypuścili. Wyniki finansowe Photon Energy zamyka trzeci kwartał wzrostem ebitdy oraz ebitu. Jeżeli chodzi o te wyniki finansowe w trzecim kwartale, prawie 9 miliony złotych euro 9 milionów euro przychodów ze sprzedaży spadek o około 12,7%, ale jeżeli chodzi o, o same ebit i EBITDA. czyli o te, te zyski, to w efekcie Ebit, EBITDA. Zwiększył się rok do roku o 22%, a EBIT o 48,1% rok do roku. No to oznacza, że rzeczywiście to są bardzo, bardzo dobre wyniki finansowe. No jeżeli chodzi o, o sam zysk netto czy zysk brutto, tutaj jest podany. No to mamy stratę, no bo jeżeli chodzi o, o ten stratę przed opodatkowaniem, to jest minus 0,619 biliona. Euro. Tutaj tłumaczą się tak, że, że to jest przez ich bardzo mocną ekspansję, bardzo mocny rozwój i wzrost kosztów operacyjnych. Tutaj jest napisane, że wzrost kosztów operacyjnych, spółka odnotowała znaczący wzrost dysku EBITDA. Pomimo, że EBIT wzrósł w trzecim kwartale do rekordowego poziomu ponad milion euro, to koszty związane z ekspansją na rynku węgierskim dodatkowa emisja obligacji deno, demo, denominowanych w euro przyniosły stratę przed opodatkowaniem w wysokości minus 0,619 miliona euro na koniec okresu no to oznacza że rzeczywiście ten, ta strata jest, ale jednak EBIT i EBITDA na plusie też, też warto zauważyć te ich wyniki finansowe jeżeli chodzi o, o właśnie ten zysk netto i o zysk EBIT kwartalnie jeżeli sobie, sobie to zobaczymy no to widzimy, że jakby patrzeć tylko na sam zysk netto, to tutaj jest bardzo bardzo źle, no bo tak naprawdę spółka przez te ostatnie 11 kwartałów raz, dwa, trzy, cztery razy tylko odnotowała zyski, to raz ten zysk był poniżej miliona, ale jeżeli sobie zobaczymy już ten zysk operacyjny, czyli EBIT, no to widzimy, że tu jest już dużo lepiej. Tu już jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kwartałów zyskownych, no tak naprawdę tutaj jeżeli chodzi o foton, to będzie tak wyglądało dlatego, że oni też mają bardzo duże koszty cały czas robią te nowe, nowe farmy, cały czas się mocno rozwijają, teraz też liczą na większy rozwój na rynku polskim, co ciekawe jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o foton energy no to ta ekspansja na rynkach czeskich i słowackich, nie chcę powiedzieć, że dobiega końca, ale no, już jest bardzo mocno rozwinięta, tam już są jakby mniejsze, mniejsze pole do popisu, jeżeli chodzi o sam rynek polski. No to wiemy, że ta transformacja energetyczna u nas się dopiero zaczyna i tu naprawdę Photon Energy, czy inne właśnie spółki z fotowoltaiki będą miały bardzo duże pole do popisu. Mówimy o tym, że już jest ten boom na, na OZE, ale tak naprawdę kolejne lata powinny być dalej, dalej takie dobre na tym rynku. I też warto tutaj odnotować jedną bardzo istotną rzecz, to co mówi, mówi tutaj prezes Photon Energy. Mocno wierzę, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy będziemy mogli poinformować o znaczącym postępie w budowie naszej obecności na polskim rynku. No, to oznacza, że możliwe, że coś się będzie działo dużego na rynku polskim, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Photon Energy. Jak mówiłem, te wyniki finansowe no, poprawiły się, jeżeli chodzi o EBIT-EBITD. Spadł spadek jest jeżeli chodzi o zysk, no właściwie stratę, stratę netto i spadek jest jeżeli chodzi o przychody, no czyli tak pół na pół można powiedzieć, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że tutaj są jednak bardzo duże te nakłady właśnie na inwestycje też, to jest spółka, która nie jest tylko tylko na giełdzie polskiej, też trzeba to zaznaczyć. Spółka, która ostatnio mocno spadała tak samo jak cały Cała branża OZE, ale te spadki ostatnio jednak wyhamowały, no i od miesiąca praktycznie jesteśmy, można powiedzieć, w trendzie bocznym. Zobaczymy, jak to będzie dalej, jak to dalej będzie wyglądało. Na pewno hmm, foton ma duże polu do popisu na, na rynku polskim. Zobaczymy też, jak to, jak to wykorzystają. No i kolejna spółka, o której już mówiłem chyba trzy albo cztery razy w swoich filmach, no ale znowu hmm, pokazali ko kolejny. Istotny komunikat i tak naprawdę cały czas to jest spółka, która jest na topie, grupa K2, która zajmuje się dostarczaniem usług internetowych, m.in. marketing w internecie. Kolejny kwartał trzycyfrowego tempa wzrostu EBITDA w grupie, w grupie K2. W samym trzecim kwartale EBITDA wzrósł o 146%, a rentowność na tym poziomie zwiększyła się do ponad 14%. Procent. I tak naprawdę ostatni cały rok jest bardzo udany dla, dla KW. Też tutaj jest bardzo mocny wzrost, jeżeli chodzi o, o cenę akcji, o którym zaraz powiem. No ale prezes zarządu tutaj mówi, że po udanym pierwszym półroczu ocenialiśmy, że druga połowa roku też będzie dobra. Zanotowaliśmy kolejny raz nie tylko wzrosty w porównaniu z zeszłym rokiem, ale poprawiliśmy wynik z kwartału na kwartał. W niepewnym pandemicznym otoczeniu. Niewiele firm z, bra z różnych branż udaje się zwiększać zyski. Tym bardziej czujemy satysfakcję. Jeżeli chodzi o, o tą spółkę K2, no to rzeczywiście pandemia nie wpływa jakoś mocno na ich wyniki. Praktycznie można powiedzieć, że to jest ta spółka, która na pandemii zyskała. Oczywiście tutaj informacja o szczepionce też nie jest jakaś negatywna dla tej spółki. Oni się bardzo mocno wypromowali na, w tym roku, na, na fali tej, tej pandemii, ale to nie jest tak, że jeżeli skończy się. Ta, ten wirus to oni skończą zarabiać raczej tutaj już mamy trwały wzrost jeżeli chodzi o, o te wyniki finansowe oczywiście możliwe że on nie będzie, nie będzie te wyniki finansowe tak rosły cały czas no ciężko jest utrzymać aż taki taki wzrost jeżeli chodzi o, o pieniądze no bo jeżeli sobie zobaczymy to tak naprawdę nieważne jaki wskaźnik weźmiemy i tak jest dużo lepiej niż, niż przed rokiem ten zysk Netto widzimy, że w drugim kwartale był na poziomie 1,5 miliona złotych około, a w drugim kwartale 2019 była strata, w 2018 też dużo słabszy te wyniki, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, to też są dużo lepsze wyniki niż w 2019 roku, czy w 2018 roku, więc tutaj mówimy jednak o spółce, która bardzo mocno poprawiła te. Te finanse, no i też ten kurs cały czas idzie, idzie do góry. Jeszcze 3 miesiące temu byliśmy tutaj po około 13 zł, teraz już jest prawie 20. No po tym bardzo mocnym wzroście przypominam, że tutaj w piątek ten wzrost był o ponad 11%, więc wzrost bardzo duży. No możliwe, że jakaś, jakaś korekta tutaj będzie ze względu na to, że ten wzrost był naprawdę mm, bardzo imponujący. Już można powiedzieć, że wskaźnikowo ta spółka nie wygląda jakoś tak super, ale pamiętajmy o tym, że tutaj mówimy o, o tutaj jeżeli chodzi o te wskaźniki, one są porównywalne do raportu 2022 kwartał. Tak? A tu mówimy o tym, że w trzecim kwartale oni znowu poprawili te wyniki finansowe nie tylko rok do roku, ale też kwartał do, do kwartału, więc no automatycznie te wyniki, te wyniki finansowe zmniejszą te, te wskaźniki. No i wyniki finansowe poznamy 19 listopada. No jak mówiłem, listopad to jest taki miesiąc, jest naprawdę wysyp tych, tych różnych rodzajów wyników finansowych. Dowiadujemy się dużej informacji o, o różnych spółkach. No, K2 też spółka dywidendowa, i teraz ta stopa dywidendy wydaje się śmieszna, no bo tu mówimy o złotówce albo o 50 groszach, ale jeżeli chodzi o Spółka K2 raczej nie kupujemy ją właśnie pod dywidendę, tylko pod to, że rzeczywiście jest ten bardzo dynamiczny wzrost i spółki właśnie, które tak bardzo dynamicznie mają wzrost zysków, przychodów często albo nie wypłacają dywidendy, albo ta dywidenda jest bardzo niska i bardziej zarabiamy na wzroście, kursu. No tutaj ewidentnie widzimy, że że spółka K2 od paru miesięcy jest w bardzo silnym trendzie wzrostowym. Na początku to był ten trend wzrostowy był Dużo słabszy, a później bardzo mocno mocno przyspieszyli. Praktycznie ostatnie parę miesięcy naprawdę potężne wzrosty, jeżeli chodzi o K2 Internet. Oprócz czego mamy spółkę, którą no, kiedyś przedstawiłem jako taką ciekawostkę, też warto zobaczyć ją, zainteresować się. Skin Wallet, czyli spółka, która zajmuje się sprzedażą różnego rodzaju produktów cyfrowych w grach. Wiemy, że jest coraz większy boom na e-sport. Bardzo dużo powstało teraz profesjonalnych drużyn, oprócz tego no, wiele osób gra w domu w jakieś CSY i tak dalej. No i właśnie Skin Wallet zajmuje się sprzedażą takich różnego rodzaju skórek, różnego rodzaju broni. Do, oczywiście mówię tutaj o produktach cyfrowych do właśnie tych, tych gier. Mówiłem o tym, że ciężko ich wycenić, dlatego że tak naprawdę oni nie mają. Konkurencji, jeżeli chodzi o rynek polski, więc ciężko tutaj się do czegoś odnieść, no ale warto patrzeć na ich wyniki finansowe, jak sobie tutaj będą radzić. Przychody Skin Wallet wzrosły w trzecim kwartale o 73% rok do roku. Przychody wygenerowane w trzech pierwszych kwartałach są o 167% wyższe niż w porównaniu w ubiegłym roku. Przewyższają również łączną wartość przychodów wypracowanych w całym 2019 roku, aż o 69%, czyli 69% jesteśmy już na plusie w porównaniu do całego zeszłego roku, mimo że dopiero 3 kwartały, kwartały minęły. I pamiętajmy, że tak naprawdę ich ten flagowy projekt jest jeszcze przed nimi, dlatego że mówimy tutaj o, o platformie Skin Wallet Market. Wdroże I zapowiadając wdrożenie wszystkich jej funkcjonalności jeszcze w tym roku, no to oznacza, że ten przyszły rok już będzie, można powiedzieć, w pełni oddawał to, czym oni teraz się zajmują. Czyli zobaczymy, czy rzeczywiście było to warte, warte zachodu. Wydaje się, że tak, no dlatego że taki, taki market i różnego rodzaju funkcjonalności no, powinny być, powinny im wyjść na plus. Zobaczymy jednak, jak, jak to. Jak to będzie? Pamiętajmy, że ten rynek esportu cały czas, cały czas rośnie. Jeżeli chodzi o, o skin wallet, no tutaj jest taki, taki raport, aczkolwiek no to jest raport, który przedstawiła ta spółka, więc też trzeba do niego tak podchodzić z przymrużeniem oka. Rynek obrotu dobrami cyfrowymi osiągnie w 2025 roku wartość prawie 190 miliardów dolarów i średnioroczna dynamika wzrostu może wynieść nawet 22,3%. Mówimy tutaj właśnie o tym całym rynku. No jeżeli Skin Wallet będzie na tym rynku i będzie jednym z beneficjentów tych, tych wzrostów, no to, to możliwe, że najlepsze jeszcze, jeszcze przed nimi. Nie wiem, czy akurat na tyle rzeczywiście będzie wyceniany ten, ten rynek, znaczy tyle będzie warty ten rynek, no aczkolwiek wiemy wszyscy, że ten rynek cały czas rośnie i rośnie bardzo dynamicznie. Jak już mówiłem, minusem jest to, że jednak nie mam tu konkurencji i ciężko jest tą spółkę wycenić. Spółka niedawno jest na giełdzie, od niedawna, więc też te wahania kursu nie są jakieś bardzo duże. Praktycznie cały czas bujamy się od 80 do około 60 złotych. Teraz jest po około 67 złotych, niecałe 67 złotych. No, ciężko tutaj coś, coś prognozować. Myślę, że przyszłe wyniki finansowe powinny być jeszcze lepsze, jak uruchomią ten skin wallet market. No dlatego, że, że rośnie rynek, skoro oni zwiększają portfolio, zwiększają swoje możliwości, no to powinni, powinni zarabiać więcej, tak się może wydawać na, na pierwszy rzut oka, a jak będzie, no to zobaczymy, bardziej to tą spółkę podaje jako taką ciekawostkę, no aczkolwiek coś, co rzeczywiście może być zyskowne jeszcze bardziej niż jest obecnie. Inną spółką, o której chciałem powiedzieć, też chciałem tutaj powiedzieć głównie ze względu na, na dywidendę, też bardzo interesująca spółka Interraolitwa, spółka, która też zajmuje się właśnie obrotem tej energii elektrycznej. Pokazali wyniki finansowe, i jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, no nie są jakieś złe, też nie można powiedzieć, że są idealne, zależy na co zwracać uwagę, no bo. Przychody zmniejszyły się o 41% rok do roku, jeżeli mówimy o, o trzech kwartałach 2020 roku ze względu na niższe wolumeny cen sprzedanej energii elektrycznej, zwłaszcza na Litwie oraz Łotwie, no oni też sprzedają właśnie tam handlują energią elektryczną. Jednak tak, rentowność grupy Brutto wzrosła do 10,13% w porównaniu do około 7% rok temu. Zysk brutto trochę spadł, bo mówimy tutaj o 18 milionach euro w porównaniu do 21 milionów. EBITDA też spadła 14 milionów wobec prawie 19. Marża EBITDA wzrosła do 8 w porównaniu do 6,3 rok wcześniej. Zysk operacyjny 11,4 11 miliona euro w porównaniu do 14,6 miliona euro w 2019 roku, tak samo, zysk netto trochę niższy około 10 milionów, wobec 14 milionów. No i wolumen sprzedany energii 4130 GWh w porównaniu do ponad 6000 tysięcy w okresie 3 miesięcy, 3 pierwszych kwartałów 2019 roku. Za to mamy wzrost mm, wolumenu obrotu energią elektryczną w Polsce lekki wzrost. No ciężko powiedzieć, że te wyniki finansowe są dobre, no bo rzeczywiście te zyski spadły, plusem jest to, że wzrosły marże, więc jakoś nie jest tak bardzo źle, ale też mówię tutaj o, o spółce właśnie ze względu też na, na dywidendę, jaką wypłaca, bo tutaj ta stopa dywidendy jest naprawdę atrakcyjna i to jest taka, no jedna z tych spółek, które naprawdę, naprawdę mogą pochwalić się wysoką dywidendą, no bo mówimy tu o 3-2 zł, około... Za rok obrotowy każdy, jeżeli chodzi o dywidendę, no i spójrzmy tak właśnie, jakbyśmy kupili 5 lat temu tą spółkę, no to z tej dywidendy byłoby kilka kilka złotych, około 13 złotych z dywidendy przez ostatnie ostatnie 5 lat, no a 5 lat temu spółka była po. Po około 7-8 zł. Czyli tu mamy spółkę, która praktycznie z dywidendy przez ostatnie kilka lat dała nam ponad 100% zwrotu. No i spółka, która jeżeli dalej będzie zarabiać, no to ta dywidenda dalej będzie wypłacana i to dosyć wysoka będzie ta dywidenda. No oczywiście tutaj jest dla nas najważniejszy ten zysk, no a jak widzimy, ten zysk netto mm, spadł, czyli możliwe, że ta dywidenda już taka atrakcyjna nie będzie. Ale myślę, że nie ma tutaj mowy o zawieszeniu polityki dywidendowej. Jednak zysk cały czas jest. Zysk netto 10 milionów wobec 14 rok wcześniej. Tutaj mówimy o, o wartościach w euro, więc no, spadek jest i to dosyć istotny. I przez to ta dywidenda rzeczywiście może być słabsza. No ale taka spółka, która właśnie pokazuje bardzo fajnie działanie, działanie dywidendy w dłuższym czasie, czyli na przestrzeni na przykład właśnie 5 lat, że. Że z tej dywidendy można mieć naprawdę bardzo fajne pieniądze. No a gdyby to była spółka, która właśnie byłaby w takim naszym portfelu, portfelu emerytalnym, którą byśmy kupili na przykład w 2012-2013 roku, no to widzimy, że z tej dywidendy mamy jeszcze więcej pieniędzy, czyli, czyli można powiedzieć, że, że inwestycja byłaby bardzo udana, bo od 2012 roku oni tej dywidendy łącznie na akcje wypłacili. Około 17 zł, a w 2012 roku spółka była po, była po około 10 zł. Czyli widzimy, że, że ta, no pieniądze z dywidendy są wyższe niż wartość zakupu, i to jest taki właśnie idealny przykład takiej spółki, na której na dywidencie można naprawdę fajnie zarobić. Jak mówiłem. Wyniki finansowe trochę słabsze, zwłaszcza ten zysk netto, a pamiętajmy, że z zysku jest wypłacana dywidenda, no może być oczywiście jeszcze wspomagana przez jakiś kapitał zapasowy, no ale jeżeli spadek jest zysku netto, to możliwe, że będzie spadek dywidendy. Zobaczymy jak też przyszły, jak ten ostatni kwartał będzie, będzie pod względem wyników. I ostatnia spółka, o której, o której chciałem powiedzieć, spółka Nevak, Nevak Rynek Kolejowy. Oni dostarczają, dostarczają różnego rodzaju pociągi elektryczne lokomotywy Nevak wypracował 71,7 miliona złotych ebitdy w trzecim kwartale, to są szacunki jak na razie. No ale jeżeli chodzi o te wyniki finansowe w 2020 roku, są one bardzo dobre. Nevak w ciągu trzech kwartałów 2020 roku wypracował o 117% więcej skonsolidowanej ebitdy niż rok wcześniej. W samym trzecim kwartale 77% więcej niż rok wcześniej. No to oznacza, że Newak naprawdę potrafi sobie radzić, zwłaszcza, że nikt się tego też nie spodziewał, bo prognoza analityków biur maklerskich wykazywały wynik w przedziale 52-55 milionów złotych, a mówimy o 72 prawie milionach złotych. Po tych trzech kwartałach rzeczywiście jest bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o, o wyniki finansowe. Grupa zanotowała po trzech kwartałach zysk netto 113 milionów złotych. W analogicznym okresie poprzedniego roku to było 35,5 miliona złotych. W trzecim kwartale to był 51 prawie milionów złotych, czyli w samym trzecim kwartale było więcej niż w te trzy kwartały roku poprzedniego. Jeżeli chodzi o, o spółkę Nevak, też widzimy, że w ostatnich latach oni bardzo mocno, bardzo mocno urośli z około. 12, 11 złotych do teraz 26,10, no ale to też na fali, na fali dobrych wyników finansowych, bo to nie jest tak, że tylko ten trzeci kwartał jest dobry, no których jeszcze dokładnych tych wyników nie znamy, ale też widzimy, że i drugi i pierwszy kwartał były bardzo dobre, jeżeli chodzi o ten, ten zysk netto, dużo lepsze niż 2019 rok, dużo lepsze niż 2018 rok, zobaczymy jakie będzie Będą te przyszłe wyniki finansowe. Jak na razie spółka Nevak bardzo, mm, bardzo dobre wyniki pokazuje. Spółka też, która stara się wypłacać dywidendy, no aczkolwiek też teraz ta dywidenda nie jest jakaś atrakcyjna pod względem stopy. Dywidendy też nigdy nie była, no bo nawet gdybyśmy mówili tutaj o 2013 roku, że mamy te kilka, 3-4 zł. Z tej, z tej dywidendy około 3 złotych no to w tym 2013 roku oni byli też po około 17 złotych więc tutaj już nie zarabiamy tak na dywidendzie jak na innych spółkach ta stopa dywidendy tutaj jest bardzo niska no ale w ostatnim czasu duży wzrost ceny akcji no to oznacza, że możemy na wzroście cen akcji zarobić też wzrost pod wyniki finansowe i tak wskaźnikowo jak zobaczymy sobie to te ta spółka wciąż nie jest jakaś przewartościowana, mimo tych, mimo tych wzrostów w ostatnim, ostatnim roku, bo mówimy o cena do zysku na poziomie 8,5 niecałych, wskaźnik rozwoju na poziomie 22,66 i to jest ten raport za drugi kwartał 2020 roku, a możliwe, że ten trzeci kwartał będzie jeszcze lepszy, czyli znowu te wskaźniki trochę się, się obniżą, mimo że już są na myślę, że takim rozsądnym, rozsądnym poziomie. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tej, tego filmu. Powiedz mi, co Ty sądzisz o spółkach, o których dzisiaj, dzisiaj powiedziałem. Czy na przykład, właśnie spółka Skin Wallet może być jakimś, mm, jakąś spółką, która będzie mocno zwiększała swoje zyski, swoje, swoje przychody w kolejnych latach? Też, czy K2 Internet mm, utrzyma tą dynamikę, jeżeli skończy się, skończy się pandemia, czy jednak tu będą jakieś, jakieś mniejsze albo większe? korekty, też to sądzisz o, o spółce Amres, która no, mnie osobiście zaskoczyła pozytywnie, bo myślałem, że rzeczywiście oni na tej pandemii mocno stracą, okazało się, że jednak nie stracili. Dzięki bardzo jeszcze raz za wysłuchanie materiału i życzę samych zysków, cześć, trzymaj się.